ty, dlaczego mi się wyświetlają reklamy tych drewnianych biurek Oaky Wood? Google nas śledzi, moja droga. Google nas śledzi. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dziś będziemy rozmawiali o Android Automotive. Nie Android Auto, Android Automotive to jest cały system operacyjny dla samochodu. I mamy go przypadkowo dziś w tym Renault Megane E-Tech. Już kilka osób nam napisało, że szkoda, że nic o tym nie powiedzieliście. No chłopaki, tak, bo nie mieliśmy tego samochodu, to o czym żeśmy mieli opowiadać? Jeszcze nie było testu nawet. Nie wiem, może już był albo będzie. W każdym razie kilka słów o samym systemie Android Automotive, bo jest to system, który będzie się pojawiał coraz częściej w samochodach. Mhm. Przepraszam Cię, zerknij na listę, bo ja Ci mówiłem, co jest na tej liście, kto już... Pierwszy był Polestar bodajże w 2018 roku. W ogóle, parę słów historii. W 2017 roku Google ogłosiło, że ten Android Automotive zostanie wprowadzony na rynek i że będzie można to instalować jako system operacyjny do samochodu. Przepraszam. I w 2018 roku Polestar, czyli ta kiedyś sportowa, obecnie elektryczna marka Volvo, oni powiedzieli, że to my w takim razie to bierzemy. Mhm. I kto tam jeszcze się do tego przyznał? Audi. Bo platforma była stworzona przez Google i Intela właśnie we współpracy z Volvo i Audi. Mhm. Mówię, samochody. Polestar 2, Polestar 3, nie żebyśmy mieli o tym pojęcie. Jakieś GMC. Tak, czyli... Hummer EV. Okej, okay, czyli tak, GM ma to. Stellantis, zdaje się, powiedziało, że my też. Więc już w jakichś modelach Stellantis będzie się pojawiał stopniowo Android Automotive. Nowy Yukon będzie miał. Nasza znajoma, która mieszka w Minnesocie, czeka na tego Yukona. A, no to więc ona będzie miała. Przy odrobinie szczęścia ona to będzie miała. Być może. I Allianz, Renault, Nissan, Mitsubishi też powiedzieli, że oni tak. Tak. No i tu jesteśmy właśnie w Allianzie, w sensie w Renault. Pierwsze nasze zetknięcie z Android Automotive było w... Co to było? Volvo. Volvo. XC40 Recharge elektrycznym. Tym elektrycznym, którym jeździliśmy jakoś na początku roku, coś takiego. Na przełomie jakoś tak. No, no, no. I tam miałem takie wrażenie, które zresztą kontynuowane jest w tym samochodzie, że to jest jeszcze bardzo wczesna wersja tego systemu i to jest takie... To znaczy, w ogóle działa, ale... Pewne rzeczy nie są tak dobrze rozwiązane, jak być by mogły. Tak, czegoś nam tu brakuje i okej, jest... Co tu się stało? Zdjąłem rękę z kierownicy i samochód uznał, że moja gestykulacja oznacza, że już nie prowadzę samochodu. Przecież to francuski samochód, Francuzi gestykulują. Oczywiście, że tak. Okej, w każdym razie... Android Automotive i jego minusy. No więc ja zauważyłam taki jeden. No. No właśnie, bo tutaj widać, że to jest ten Android Automotive, a tu masz znaczek Android Auto. Tak. I jakbyś teraz chciał sobie puścić podcast, to musisz wejść w Android Auto, tak, tam sobie puścić podcasty i wyjść, dlatego że tutaj mimo wszystko, że ty jesteś zalogowany swoim kontem i wszystkim... Tak, ale nie. To znaczy, tu są już podcasty i tego nie było w Volvo. Dobrze, ale nie ma tego drugiego. Twojego Spotify'a? Znaczy, ja nie wiem, czy nie ma Spotify'a, bo ja chyba nie wiem, czy mam Spotify na telefonie. Ach. No właśnie, tak. Tak, i puszcza nam jakiś podcast, który już dawno został odsłuchany, więc to się nie synchronizuje z moimi podcastami, z apką na telefonie. No więc właśnie, i to jest pierwszy minus. Tak, jak ja mam korzystać z tego, jeżeli ja muszę i tak korzystać z tego tak naprawdę Android Auto? A jeśli korzystam z Android Auto, to z kolei, jeżeli bym ustawił... No tutaj mamy sobie mapę. Tu mamy sobie mapę w tej chwili w Android Automotive i ona jest też dublowana na wyświetlaczu przed kierowcą. Co jest bardzo wygodne. Co jest bardzo wygodne. Gdybym ustawił tę samą trasę w Android Auto, to znika mi mapa z zegarów i tylko pokazują się strzałki.
Co ja rozumiem, że takie było założenie, że przynajmniej pokazują się jakieś strzałki, ale po cholerę, skoro mam tu ładną mapę. No więc właśnie, ale to trochę tak jakby były, wiesz... Jakby Android Auto i Android Automotive żyły zupełnie osobnymi życiami. To trochę tak jakbyś miał na kompie dwie partycje i na każdej inny system. Mhm, coś takiego. I to nie będzie ze sobą gadało, bo nie ma ze sobą gadać. Oczywiście jak wejdę sobie, nie wiem, w katalogi, to zobaczę ten drugi dysk z tym drugim systemem, ale nic z tym nie zrobię i tutaj jest podobnie, że to ze sobą nie gada. Niestety. Szkoda, bo znaczy, domyślam się, że to zacznie kiedyś gadać, ale jest jeszcze na to niestety dla nich za wcześnie. I no, na przykład, wiesz, no, tych samochodów ma być coraz więcej. No ma być coraz więcej, więc może będą mieli, nie wiem, więcej wszystkie danych. Wszystkie nadchodzące Volvo, więcej, chyba wszystkie GMC, Chevrolety, no to... Więcej informacji zwrotnych z rynku może też się pojawi, bo na razie mam wrażenie, że programistami czasem są ludzie, którzy głównie jeżdżą na rowerach i oni być może nie mają pojęcia o tym, co się ma dziać w samochodach. Kolejna rzecz. Dobrze, że jest, ale słabo, że jest takie, jakie jest. Czyli... planowanie trasy samochodem elektrycznym pod kątem ładowania. A no właśnie. Ja mam tu powiedziane, znaczy tak, on by mnie najchętniej prowadził do Greenwayów, bo tylko Greenwaye w Polsce zna. No ale... Google nie zna innych ładowarek jest w Polsce. Trochę więcej innych ładowarek, dziękuję bardzo. No jest, po tej trasie mamy na przykład same Orleny, ale on tych Orlenów nie zna. W ogóle ich nie zauważa. Znowu, słyszałem z marki samochodowej, która ma własny system prowadzenia po wzdłuż planowania trasy z ładowarkami i powiedziano, że no tak, Greenway wita z otwartymi ramionami, chodźcie, chodźcie, my chętnie tu z wami i tak dalej. Natomiast jak pójdzie się do Orlenu albo do Lotosu, to prawdopodobnie jedyny samochód, który będzie pokazywał, gdzie są ładowarki Orlenu, to będzie Izera, jak powstanie. No to nie wstrzymujmy oddechu. Nie wstrzymujmy oddechu! No i taka, okay, taka to i, sytuacja. I to jest minus, dlatego że wbrew temu, co mówią niektórzy zwolennicy aut elektrycznych, którzy... Co to za problem sprawdzić w 5 aplikacjach, no? Co to za problem sprawdzić w 15? Oczywiście, ale to nie powinno być trudniejsze niż to, co mieliśmy do tej pory, bo tak, chłopaki znaczy, typie, jeżeli do niedawna... Jeździłeś, tak. Jeżeli jeździłeś dotychczas z mapą papierową, to być może rzeczywiście dla Ciebie sprawdzenie w 15 aplikacjach wydaje się łatwiejsze. Ale jeśli typie jeździsz na przykład z nawigacją w samochodzie, albo nie wiem, z nawigacją typu Android Auto, to chciałbyś, chciałabyś, bo może jesteś typiarą również, pozdrawiamy elektromobilną Agatę, żeby to Ci się samo robiło. Tak, a nie, że ty, kurczę, nanosisz tutaj, wiesz, koordynaty na mapę w nadziei, że będzie, wiesz, gniazdko typ 2 i że nie będzie zajęte w danym momencie. No więc siła za bankomatem na pierwszym Lotosie za kulczykowymi bramkami. Tak, kupić kawę, żeby byli milsi. Tak. To znaczy, ja Boga kocham, no, to są porady sprzed 15 lat naszego kumpla Wojtka. Sprzed 10 raptem. No, sprzed 10 raptem, no, ale kto liczy. Ale... to tak nie powinno być. Tak nie powinna działać elektromobilność. Ale okej, bo my znowu o elektromobilności, a nie o Android Automotive. W dużym skrócie, podsumowując ten materiał, Android Automotive ma potencjał, tylko jego integracja z tym, co masz w telefonie. Z tym, co mam w telefonie, z tym moim kontem googlowym, powinna być znacznie większa. Skoro on i tak pyta mnie o zgody, czy może sobie zastać dane i później przychodzi ostrzeżenie, że oto na twoje konto zalogowało się obca istota buszuje po twoim koncie. Dobry Boże. To chciałbym, żeby on już sobie zastał wszystko i niech mi pokaże reklamę tych biurek twoich. Niech mi... Ładne są. Ładne są. Niech mi pokaże moje podcasty w tej kolejności, znaczy niech mi pokaże moje subskrypcje, co już jest odsłuchane, co jest nowe, co jest do słuchania, a nie pokazuje. To znaczy, on tu uruchomił podcast, który ja już odsłuchałem 3 dni temu. Poza tym on to pokazuje w jakiejś takiej długachnej liście. Tak, nie ma tych ikonek, obrazków, żebym widział, co to jest. Dokładnie. To jest kurczę, plik tekstowy w HTML-u. Tak, a przecież to nie ma żadnego problemu, żeby to tak pokazać, jak my to widzimy w naszej aplikacji Google Podcast. Tak, szczególnie, że jeżeli się... O, zobaczcie, tu jest, wejdziemy na chwilę w Android Auto.
I teraz zobaczmy podcasty. Tu jest akurat Smith & Sniff, ale okej, okay, proszę bardzo, to jest bardzo ładne wszystko, tu mogę sobie wejść w bibliotekę, tu mam moje subskrypcje i tu mam wszystko i tak dalej. A teraz zobaczymy to samo, tylko w Android Automotive, aplikacje, podcast. No kurde, co to jest? No i co to jest? O, dobra, jest nowy podcastek. Kończymy nagrywać. Dobrze. Słuchamy. I słuchamy. No, to w takim razie... Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.